No i witajcie kochani w 11 odcinku mojej budowy jednoosobowej, w której to sam buduję i wykończę dom 45 metrów za 45 tysięcy. To jakby ktoś nie wiedział. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zabieram się za najważniejsze prace budowlane chyba, jakim jest konstrukcja i pokrycie dachu. Tak więc na wstępie tego odcinka muszę przytoczyć kilka ważnych argumentów. Mianowicie, jeżeli ktoś chciałby naśladować to, co ja poczyniam na YouTubie, ok, ale pamiętajcie, najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie profesjonalnej ekipy ciesielskiej, która zrobi to za Was. Jeżeli macie troszeczkę w sobie szaleństwa i odwagi, tak jak ja, możecie zrobić to samemu, ale musicie się trzymać kilku bardzo ważnych zasad. Zasada numer jeden. Jeżeli robicie samemu, musicie wierzyć w siebie, mieć troszeczkę siły i nie może koło Was być żadnej kobiety, żadnej żony, kochanki, córki, znajomej i tak dalej, która będzie Wam krzyczała: Wojtek, bo spadniesz! Bo rzeczywiście, będziecie coś trzymać, wystraszycie się i naprawdę spadniecie. Zasada numer dwa. Wszystkie belki są ciężkie. Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu trzeba trzymać nad głową. Jest to ciężar. Nigdy, ale to przenigdy nie ciągniemy żadnej krokwi bądź elementu konstrukcyjnego albo go pchamy sami. Nigdy. Zawsze tak ustawiamy się na budowie, by element konstrukcyjny trzymać w środku. W przypadku zachwiania równowagi, czy to na drabinie, czy na rusztowaniu, musimy szybko zdążyć to odrzucić. Nie wolno pchać, bo jak się ześliźnie, to nas ściągnie. Tak samo ciągnąć nas pociągnie w dół. Tylko i wyłącznie zawsze musimy mieć kontrolę nad każdym elementem konstrukcyjnym. Jeżeli nie mamy odpowiedniej siły, nadal mówię, zatrudnimy sobie profesjonalną firmę ciesielską. Zasada numer 3. Wszystkie kroki, jakie na budowie wykonujemy, robimy powoli, bez pośpiechu. Na luzie zróbmy dziennie 3 belki, nie 30, ale w pełni zdrowi wróćmy do domu. Tak więc wszystko, co włożymy na górę, od razu zabezpieczamy i schodzimy. Staramy się odchodzić jak najdalej od belki i podchodzić do ich krańców, zabezpieczyć na czas dalszej obróbki. Tak więc, jeżeli możecie sobie z tym nie poradzić, również polecam zatrudnienie profesjonalnej firmy ciesielskiej. Czemu to mówię? No niestety, wiecie, że nie jestem pionierem, ale mój film, w którym pokazałem Wam, jak zrobić studnię, obejrzało ponad 3 miliony osób. Wiele osób w Polsce robiło te studnie, wielu obejrzało poklatkowo, mimo że ja tłukę, powtarzam. A potem słyszę w RMF-ie, dwie osoby robiły studnie i tyle wypompowały frakcji, że zapadło się, jest katastrofa i tak dalej, bo obejrzeli u kogoś na YouTubie, jak gościu za 150 zł robi studnie. Dlatego ja w filmach, które są obarczone jakimś tam ryzykiem, w których ja sobie jakoś tam bardziej pozwalam, staram się tłumaczyć i naprawdę weźcie to sobie do serca. Zatrudnijcie firmę ciesielską do swoich projektów. No chyba, że naprawdę chcecie, to zapraszam do oglądania. W danym zmierzeniu na mojej kaletnicy brakuje mi około 8 cm. Dlatego pojechałem na tartak. Chciałem zamówić taką belkę 10-metrową na 8 cm. Jak mi powiedziano cenę, to mi się wczorajszy obiad przypomniał. Dlatego też biorę sobie swoją pilareczkę. Założyłem dystansownik i ustawiłem to wszystko na 12 cm, tyle ile ma bloczek na górze. Wezmę swoje deseczki z szalunku, wykorzystam ponownie, tu może tak, i tnę sobie wszystkie kilka desek, dlatego że jak potrzebuję 8 cm do kaletnicy, to muszę, słuchajcie, jak wytnę 3 deski po 2,5 cm, te calówki, to będę miał 7,5, to te pół centymetra, to
to już nie problem. I zastąpię sobie taką beleczkę deskami. Tak więc biorę się za przycinanie tych moich desek. Tak sobie wyciąłem deski. Zobaczcie, mam tu 10 metrów, 3 warstwy, dadzą mi 7,5 cm. Te deski ładuję na auto i one pójdą na budowę. Ale powiem wam, pewnie słyszycie, u mnie dzisiaj strasznie wieczny dzień jest. Mimo że jest bardzo ciepło, ale tak wieje, że zobaczcie na drzewa. Że czasami chyba trzeba potrafić powiedzieć sobie dość. No i dzisiaj po prostu chyba na budowę nie pojadę, bo nie ma sensu w taką pogodę skakać po dachu. Trzeba czasami ustąpić. No i w ten oto sposób te trzy deski zastąpiły mi tych brakujących 8 cm pombelkę, co miałem kupić, kaletnicową. Więc na razie przykręciłem ją tam w kilku punktach, bo wieje jak czort. Jak trochę się uspokoi, to wskoczę sobie i podokręcam. Wystaje mi to z każdej strony po 70 cm. Więc jak ja ją porządnie skręcę, to będzie git. No i mamy wtorek, dzień drugi, 7 rano. Wspaniała pogoda, słoneczko sobie świeci, jest lekko, rześko, bezwiecznie. A więc przywiozłem pierwsze krokwiaki, pierwsze 6 sztuk, później pojadę po resztę. No i co, zaczynamy robić daszek. Je opierać do pionu, wejść do środka i przerzucać, ale się okazało, że ja je ziemi ładnie mogę sobie położyć na górę. Tak więc proste jak nie wiem co, bardzo proste. Dobra, słuchajcie, teraz sobie wezmę kątowniczki i tak jak powiedziałem na początku tego odcinka, po położeniu krokwiaka od razu go zabezpieczam. A więc biorę sobie jakieś kątowniczki, wystarczy mi dwa wkręty. Więcej mi do szczęścia nie trzeba, chociaż jakby mi spadł, to wezmę sobie trzeciego. I to wszystko. Wchodzę na drabinkę. Ok. No i co? Patrzymy, czy da się go do pionu postawić. Oczywiście, że się da. Dobra. I nieważne jak. Ważne, że ma być zabezpieczony. Jesteście sami. Nikogo tu nie ma. Tu nie może być. Się nic obśliznąć tam. O, i te wkręty będą
służyły za człowieka, który tą belkę wam trzyma. Jakkolwiek, ale teraz wiem, że ona mi na łeb nie spadnie. Jedną stronę mamy rzuconą. Jak widzieliście, długo mi się z tym nie zeszło, pół godziny i nawet nie. No i co? Góra się niczego nie trzyma. Dół się trzyma kątowników na murłacie. I to wiem, że mi na pewno nie spadnie. Pierwszą rzeczą, jaką teraz zrobię, to zobaczcie sobie, może tak będzie lepiej. Zależało mi na razie, żeby to tylko wrzucić. Tak więc różne końcówki wystają. Szkoda drzewa. Teraz każdą sztukę po sztuce poluzuję z górnego wkręta i opuszczę, żeby wystawała tylko tak z 5-10 cm. Więcej mi nie potrzeba. Potrzebuję te końcówki na jętki, dlatego jak najbardziej muszę oszczędzić te drewno, które jest na górze. I zobaczcie, wystaje mi to około 10, może gdzieniegdzie 12-13 cm. No ale to już nie jest po 30 cm. Szkoda drewna. Tak więc to już mam zrobione. Następną czynnością, jaką jest, teraz wejdę sobie na drabinkę. I pamiętacie, jak zaznaczałem wszystkie wkręciochy, tam gdzie mają być krokwie. Tak więc biorę sobie teraz poziomicę i od poziomicy ustawiam wszystkie krokwiaki. Mam takie malutkie słuchajcie, kątowniczki. Zaraz wam pokażę. O, takie kupiłem je na sztukę. A nie mam ich tutaj akurat. Ale dobra, zaraz wam pokażę. No i na te kątowniki już zabezpieczam, żeby środek mojej krokwi był centralnie nad tym gwoździkiem, żeby już to zwymiarować tak, jak powinno być.
teraz słuchajcie, kiedy już ustawiłem nad tymi moimi centralnie wkrętami, góra jest już w miejscu docelowym, teraz robię to samo nad murłatą, czyli pamiętacie te wkręty, tak samo biorę poziomicę do pionu, prawda, i nad wkrętami ustawiam środki moich belek. W ten oto sposób mam jedną stronę zrobioną. Mamy godzinę 11. Kroki końcowe będę kładł dopiero w późniejszym etapie. Zobaczcie, jak to fajnie równiutko wychodzi. Nie wiem, czy będzie widać. A może jakoś tak spróbuję symetrię wam złapać. No nieważne. Teraz mogę zacząć kłaść kroki z drugiej strony. I belki z drugiej strony też już są wrzucone. Brakuje mi tu 3 sztuk z tego drewna, co miałem. Już tutaj z sąsiadem się dogadałem trochę wstępnie, bo sąsiad tam ma po swojej budowie i mówi, że znalazły się takie 3 sztuki, więc to mi uratuje troszeczkę sytuację. I wcale nie chodzi tu o pieniążki, tylko chodzi o problem z dostępnością drewna. Słuchajcie, jest wrzesień 21, jest naprawdę problem z drewnami. Na tartakach każą miesiąc czasu czekać, nie mają sami skąd z lasów brać drewno, więc to mnie troszeczkę uratuje. I co? Chcecie zobaczyć, jak to z góry wygląda? Mamy wszystkie krokwiaki, tutaj od sąsiada też przywiozłem i wszystkie już są zabezpieczone. Wiem, że one mi w dół nie zjadą. Biorę drabinę i wskakuję na górę zacinać wierzchołki. Ja nie będę robił cięć ciesielskich, łączeń ciesielskich, dlatego że będę wstawiał jętki. Tak więc w moim dachu jadę wszystko na wprost, na tak zwane łączenie przyległe. Palimy furę i jedziemy z koksem.
dobra, kiedy już pozacinałem swoje krokwie w kalenicy, teraz teoretycznie można byłoby kupić blachy i na blachy je poskręcać, ale blachy to też kosztowny interes, a to jest więź majątkowa, więc ja sobie starym systemem po prostu wezmę deski i nafeszeruję sobie tam wkrętów. Chodzi o to, żeby to się trzymało i to mi jak najbardziej wystarczy. Jedna blacha tam z 6 zł, a trochę tego by tutaj poszło. W to miejsce wolę sobie łańcuch do piły kupić, więc jedziemy. No i co, uciąłem sobie kawałek deski. Teraz łączę te krokwiaki. Zobaczcie, tu gdzie piła szła, jest dystans. Wielu pewnie powie, że nie powinno być dystansu, powinno być zaparte. No mnie uczono, że lepiej, żeby ten dystans był, ponieważ wtedy nie będzie rozwajało się drzewo na końcu. Drzewo pracuje, no jak to woli. Ja jednak ten dystans sobie zrobię. On mi w niczym nie przeszkadza. Teraz tą deskę sobie odrysowałem. No i idę ją tak wyciąć. No i co? Mam wkręty 50. I pierw przekręcam, słuchajcie, do krokwi, którą mam ustawioną, czyli ta jest ustawiona, tak? Ok, i zapieram też odechę tą podstawową, więc to było sobie coś takiego. Tam jest ok, super. I dokręcam. Faszeruję ich sporo. A już widzę tych cieślów, którzy mnie będą tam bluzgać. Co to kurwa za popelina. Ale tak, to zabezpieczenie jest na tej desce. Tu nie ma żadnego obciążenia, dlatego ja tu nawet nie zacinam. Ja tu za chwilę puszczę jętkę, która będzie przenosiła całe obciążenie drzewa. Więc to jest tylko spięcie, żeby się nie rozjeżdżało. Zaraz pójdzie pełne deskowanie czy coś innego i tak będzie się trzymał jak sialala. Teraz łapię gdzieś na końcówce drugą krokiet. Więc jak to sobie nawet pęknie czy coś się z tym stanie, to jest w ogóle żaden problem. Niech se pęka. Ja nie będę blachy kupował tylko dlatego, że dla jakichś zasad. Kuźwa, żeby to było chociaż trochę tańsze. A jak ustawię drugą krokiew, zrobię to samo z drugiej strony. Tak jak tutaj. Tylko tej strony teraz nie robię, bo te krokwie muszę na tamtej murłacie ustawić, bo mam przecież nie ustawione. Tylko tą mam poustawianą. No i dobra, już mam swoje krokwiaki spięte w kalenicy. Raz z jednej, raz z drugiej strony. Deskami zapartymi o tą deskę. Tą poziomą. No i co? No i teraz zabieram się za ustawianie drugiej strony krokwiaków, czyli pod te, tak jak w tamtej części, pod środek tych moich wkręcików, pod poziomicę. Lecimy. Słuchajcie, jak już wiem, że mam górę zabezpieczoną, boki ustawione, jedne, drugie, najwyższa pora wziąć się za tak zwane ciosanie i ustawienie i zamontowanie krokiew na stałe. Jak ja to będę robił, już wam pokazuję. A mianowicie ustawiam sobie drabineczkę. I teraz tak, biorę sobie na pręcz 14, mam taką
podkładkę i ołówek. Teraz łapię ołówkiem dolną częścią. Zobaczcie, tak sobie odrysowałem jedno. W drugiej części też już odkręcam. Dobra, to też już nie będzie nam potrzebne, dlatego że góra trzyma. Teraz tak, tu mogę sobie zaznaczyć, gdzie była krokiew. I tak samo rysuję i mam górę. Teraz biorę kawałek drewka, przystawiam do krokwiaka i odrysowuję. Trochę przesadziłem, ale jest ok. No i tak samo robię z tej strony. Kawałek drzewka, odrysować. O. I to mam tak do ścięcia. Następnie co? Krokiew biorę na bark, podnoszę i stawiam. Tak, super. Ja jestem praworęczny, więc idę z tamtej strony, palę piłę i ciosam. Przestawię sobie drabinkę. Będzie mi wygodniej. Tu może być. Dobra, odpalę na dole. Głębiej zrobiłem, bo piłą zawsze się głębiej wchodzi, ale to nie przeszkadza. O to chodziło. No i co? Bark i zdejmujemy. Fajnie. Jest. Siedzi. Z jednej, z drugiej strony. No, można było to zrobić trochę ładniej jak tam. Ale też jest super. Dobra. I tak robię sobie wszystkie. No jak zrobiłem tak 3-4 krokwy, kupiłem sobie wiertełko i gwoździe. Gwoździe dobrałem do, żeby było trochę mniejsze od... Wiertło dobrałem, żeby było trochę mniejsze od gwoździa. Dlatego, że ja to robię starą techniką. Nie bawię się w blachy. No i co? Wszystko co nowe, fajne, szybkie, ale też i kosztowne. A ja muszę minimalizować koszta. No i co? Takiego ociosanego krokwiaka ustawiam sobie, gdzie powinien być. Czyli w tym przypadku tutaj. Biorę sobie wkrętarkę. I teraz tak, jak mam pion od końcówki, to biorę jakieś 3 cm, nawet 2. Odchylam się i pod lekkim kątem staram się wcelować w ten mój zacios. Superasko. Czemu wierce? A no właśnie wierce, bo jakbym od samego początku tłukł, to bym mógł może krokwy troszeczkę rozdziabić. Trochę mały młotek jak na takie rzeczy, ale... Ja.
i to jest stare, dobre, ciesielskie połączenie. I tak robię wszystkie. No i dobra, ja mam wszystkie już pozacinane, pomontowane krokwiaki. Wszystkie blachy już z powrotem leżą na ziemi. Wykorzystam je gdzieś indziej. No i co? No i teraz mogę zabrać się za uzupełnianie tych desek na kalenicę z drugiej strony. Ale zajmę się tym jutro, bo już dzisiaj jestem po prostu bardzo zmęczony. I dobra, słuchajcie, już sobie tutaj pospinałem tą górę. Co prawda nie do końca, ale jeszcze będę wchodził tam jętki kłaść, więc jeszcze na górze będę. Teraz zabieram się za obcinanie końcówek wystających poza dom. Ja zgodnie z projektem rynna obróbka, koniec dachu u mnie ma być 65 od środka, słuchajcie, murłaty. Tak więc, tak jak tutaj przeliczyłem, mam tam 12-13, dajmy na to, że u mnie będzie 55 od muru. Tak więc zaznaczam i obcinam. I dobra, biorę sobie wkręcika, wkrętareczkę, miareczkę i lecę 55 od muru. Dobra, to samo robię z drugiej strony. Okej. Teraz biorę sobie sznureczek. Hops. Pętelka. Sięgnę bez drobiny. O kurwa, nie sięgnę. To idę z tamtej strony. Póki drabina stoi. Dobra. Dobra, mocno naprężam. Pyk, pyk, pyk. Dobra, bailando. No i mam oznaczony swój okap. Zobaczcie, jak równiutko jest. Kurczę, jak jestem zdolny. Nic nie odstaje, sznurek. Wszystkie krokwiaki idealne. Dobra. Teraz tak, biorę sobie ołóweczek, biorę sobie kuśkę, może być długa, lepiej będzie ważyć. No i co? Każdą stronę od sznurka sobie, o ile ubem nie będę przeszkadzał. Z kamerą. Bajka. I każdą stronę sobie do poziomicy od sznureczka łapię w ten sposób. I lecę wszystko. Jak mam wszystkie krokwiaki już oznaczone, zdejmuję sznurek. A jak już zdjąłem sznurek, biorę sobie pilarkę. Nie chcę używać piły spalinowej, ponieważ raz, że pilarka pozwoli mi pod równym kątem ciąć. Dwa, przy takim długim zawisie, jak tu jest około 2 metrów, jeżeli by ta belka po prostu spadała i pieprzyła mi w nogi, to mogłaby mi nogi połamać, mogłaby mi drabinę przerzucić, coś mogłoby się wydarzyć. Ustawiam sobie pilarkę w taki sposób, żeby nie przecięła mi całej tej belki, dlatego że ona się po prostu w naturalny sposób zatnie. Tak więc troszeczkę ją sobie luzuję i głębokość zagłębienia chcę, żeby tak centymetr mi... No, przesadziłem. O! Może jeszcze delikatnie. O, zobaczcie.
żeby ten ząb mi na końcu nie przeciął tej belki do końca, niech ona jeszcze wisi. Wtedy będę mógł spalinówką poprawić to. Niech będzie tak. Jak mam wszystko już ponacinane, to dopiero mogę sobie wstawić drabinę w bezpiecznej odległości, odpalić furmankę, no i zrzucamy. I to cięcie wygląda tak. Gotowe jest podmontowanie deski okapowej. No i zobaczcie, jak teraz fajnie to wygląda. Nie? Prawie, kurczę, dach zrobiony. Dobra, robimy z drugiej strony. No jak już mam wszystko poobcinane z jednej i z drugiej strony. Oczywiście do przewidzenia było, że te końcówki, które spadły, nie starczą mi na jętki. Dlatego też muszę sobie zacząć te jętki łączyć. No i co? Łączymy. Ja biorę sobie dwie te takie końcówki. Mam tu kawałek deseczki, którą uciąłem sobie na równe 40 cm. Tak, żeby było łatwiej, żeby nie mierzyć za każdym razem. No i co? Tą deseczkę sobie oznaczam. Na jednej, na drugiej. A, niedobrze, jak... A, minąłem sęk, dobra. Więc spoko. Tak samo na froncie. Tak, i tu na froncie. Fajnie. No i dobra, tak wycięte belki, biorę sobie jedną świeżą, żeby zrobiły mi linię, jedna tak, druga tak i łączę. Na razie łączę je na wkręty. Okej. Tak, żeby je na razie złapać. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Dobra. No i co, teraz biorę sobie goździki. Trochę krótsze. Ok, i też klepię je za cztery. Czyli tu. 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 Dobra, trzy mi wystarczą. Fajnie. Teraz biorę sobie tą beleczkę, tak. No
No i tyle w temacie. Mam połączoną belę. Równa. Mogę z nią iść na mur. Dobra, słuchajcie, tak jak mówiłem, tak zrobiłem, pojechałem do sklepu, poprzywoziłem śruby. Teraz tak, mam tu 10 jętek wewnątrz budynku, 10 jętek, po dwie śruby z jednej, po dwie z drugiej, to mi dało 40 śrub, 40, 80 podkładek, 40 nakrętek i dałem je 160 na 14, na 12 i mnie kuźwa wyszło to 160 zł. Powiem wam szczerze, jakbym wiedział, to bym na fejsie poszukał. No, no dobra, nie będę dziadował. Mam to porobione. Zaraz poobcinam wierzchołki i robimy dalej. Nie nagrywałem wam, jak skręcam te jętki, dlatego że i tak już ten materiał robi się dosyć długi. Więc obcinam te końcóweczki. No i dobra, popcinałem sobie końcówki górne. Tak więc temat więźby wewnętrznej mam zakończony. Więźba gotowa. Teraz robię krokwiaki zewnętrzne. No dobra, i żeby teraz te końcowe krokwie zamontować, muszę pierw ustabilizować te wystające deski, bo jak wiecie, one nie mają żadnego podparcia. Tak więc co ja tu zrobię? Biorę sobie kontorniczek. Powiedzmy tutaj. Ok. Na jakimś środku, mniej więcej tu. Sobie go tutaj zamontuję. Dobra. Jednak odwróciłem ten kątownik i dałem bliżej końca. Teraz biorę sobie kawałek deski. Zapieram o ten kątowniczek. I szukam poziomu na poziomicy. A więc do góry, do góry. Jest poziom. Ok. Tutaj teraz dwa wkręciochy. Wkrętarka. Jakoś zabezpieczyć to trzeba. Dobra, jeden jest. Dam jeszcze jednego. A już drugiego nie będę do końca wkręcał. A jak z poziomem? Bajka. Wszystko gra. Więc teraz już mam sztywną końcówkę. Mogę wrzucać krok, ale to nie wszystko. No i dobra, teraz jak pamiętacie, od muru krokwie zewnętrzne miały wystawać 45 cm. No więc tu mamy mur. Ok. I od muru 45 cm. Dobra. Mamy tutaj. No i teraz w tym miejscu biorę sobie kątowniczek. I sobie go montuję. Tylko wejdę trochę wyżej. Ok. Wiecie co, zamontuję go w pionie. Będzie może lepiej. Dobra. Nie wiem czemu, ale osy koło mnie latają.
Taki kurwa słodki jestem. Dobra. Po co mi ten kątownik? Ten kątownik będzie moim ogranicznikiem, więc w takim celu, żeby mi ta krokiew nie spadła. Idziemy teraz to samo zrobić na murłatach jednej i drugiej. No i dobra, jak mam już poprzykręcane kątowniki, które będą robiły mi za ograniczniki, żeby mi krokwie nie spadły, analogicznie do poprzednich krokwi, a wrzucam te. Jak poprzednie krokwie, zabezpieczam sobie po wkręciku na tych blaszkach, żeby mi to na łeb nie spadło. Wchodzę z piłą na górę i zacinam kąt. No dobra, słuchajcie, zamontowałem już moje ostatnie krokwie, są już przytwierdzone, sobie końcówki nawet już poobcinałem na równo, tak więc super fajnie. Teraz ostatnia, najprzyjemniejsza rzecz, zrzucić te nadmiary. Tak więc biorę piłę i ogień. Przytwierdzam sobie sznurek do krokwi. Tym razem już nie po całości, wystarczą mi 3 krokwie od tej obcinanej z jakiś centymetr od góry. Dobra. Zahaczam sznureczek. False start. Jeszcze raz. Oj, elegancyś Francja. Teraz biorę sobie tylko już ołóweczek. Idę na pierwszą krokwię, którą będę obcinał. Sznurek mi zwiał. Dobra. I co, naprężam sobie sznurek, który ma przechodzić przez wszystkie moje krokwiaki równo. O! I wygląda na to, że temat mam tutaj. Tak więc poziomica, do góry poziom, jeb, nie ma krokwiaka. I tak robię ze wszystkimi. No i dobra, mam godzinę 16:30 dnia 3. Mówię dnia 3, pomimo że dzisiaj jest czwartek, ponieważ w tym tygodniu parę osób mi głowę zawróciło prywatnymi sprawami. Dodatkowo miałem awarię busika, miałem sprzęgło wymienione. Jeszcze wczoraj mi pogrzeb wyskoczył sąsiadki, więc znowu w ogóle jeden dzień wyjęty w tym tygodniu. Ale 3 dni, nawet nie takie na speedzie, samemu, bez problemu. I mam więźbę skończoną. Jest gotowa do pokrycia. Teraz będzie trzeba tylko te szczyty wymurować do końca. Ale kochani, o tym dowiecie się w następnym odcinku. A teraz zobaczcie, jak mi to wyszło z góry.
jak co tydzień, kochani, słowo na niedzielę. Tak więc, co mogę wam powiedzieć? Mianowicie, byłem świadomy tego, że tego towaru może mi starczyć na postawienie tej konstrukcji. Towaru, który zgromadziłem, więc drewna starczyło. Obawiałem się troszeczkę, że te końcówki, które będę obcinał, nie styknie mi na jętki. Nie będę musiał rzeźbić coś z desek i tak dalej. Tak więc ogólnie jest ok. Wydatków jeszcze w tym tygodniu nie było za wiele. No ale ze złych wieści skończył mi się gazobeton. Drewno też mi się skończyło. I te szczyty najprawdopodobniej będę musiał rzeźbić. Została ta ostatnia paleta tej osiemnastki, co w drugim czy tam w trzecim odcinku wam mówiłem, że nie wiem po co tą osiemnastkę ściągam, ale jest, więc pewnie tą osiemnastką będę uzupełniał, a od wewnątrz będę czarował pewnie jakimś kartogipsem w późniejszym etapie. Tak więc w tym tygodniu, tak jak mówiłem, więźbę mam zamkniętą, więc można by się przygotować, żeby czymś to poszyć. Tak więc pamiętacie, w cały czas mam zbiórkę na Patronite, patronite.pl/KamilAndrzejewski. No w tym tygodniu mnie naprawdę oczarowaliście, dużo nowych patronów doszło, którzy chcą wesprzeć projekt, a mianowicie, jak wiecie, ja miałem ten projekt podzielony na pewne etapy, ileś tysięcy przedzielone na to i niestety koszty blachy mi wyskoczyły, no takie kolosalne i plus jej dostępność, że no tutaj postanowiłem prosić was o pomoc, więc tak jak powiedziałem, w tym tygodniu wielu patronów doszło. Pamiętajcie, ja na Patronite odsyłam wam maila, w którym przekazuję wam bezpośredni kontakt do siebie, więc widzę, że jest kilku patronów, którzy się specjalnie zarejestrowali na Patronite, żeby aktywować subskrypcję, ale nie odczytują tego maila, co ja im wysłałem, więc słuchajcie, kochani, zajrzyjcie tam macie kontakt ze mną, jak macie jakieś pytania, moi patroni mają ze mną kontakt bezpośredni. To tyle, w zeszłym tygodniu wydaliśmy kwotę, więc w tym tygodniu już mamy jakiś tam wydatek, a mianowicie, no co, no wydałem 160 zł, tak jak mówiłem wam pod koniec, na wszystkie śruby do łączenia jętek. Tak więc poszły mi śruby, tam podkładki i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak jak wam mówiłem, nie był problem z zamówieniem tych belek, które mi trzy brakowały. Wziąłem je od sąsiada, ale sąsiadem się jeszcze nie rozliczyłem, bo być może ja będę musiał mu w przyszłości to odkupić. Chociaż ja jestem takim człowiekiem, że wolę od razu zapłacić, mieć tyma z głowy. Ja mam sąsiada bardzo, bardzo w porządku, więc z nim dogadać się nie będę miał problemu. Ale jeszcze on ma kupę tego drzewa, które mu tam zostało i rozmawialiśmy wstępnie, że najprawdopodobniej łaty i kontrłaty jeszcze mu zabiorę, dlatego że jeżeli on do zimy nic z tym nie zrobi, to mu to po prostu pokrzywi się i będzie nadawało się tylko do spalenia. Więc ja wezmę od niego to, a czy mu to później odkupię, na pewno będę dążył, żeby mu za to zapłacić, więc nie będę w tym tygodniu tego liczył, a policzę w następnym odcinku, jak się z nim rozliczyłem. No i co, i poza, no tutaj miałem małą przygodę z piłą, ale powiedziałem, narzędzi nie liczę żadnych. Nie miałem większych, poza tym żadnych tam wydatków związanych. Jeżeli coś zapomnę, to dodam w następnym odcinku. Na pewno te śruby. Aha, faktycznie, gwoździe, które wbijałem w krokwie do murłat. I za te wszystkie gwoździe, no też słono zapłaciłem, bo zapłaciłem z 50 zł. No więc to troszeczkę kosztuje wszystko. Tak więc w tym tygodniu kwotę mamy taką. No i to jest praktycznie ostatni tydzień, który jeszcze te koszty mnie tak nie bolały, bo już od przyszłego tygodnia wchodzi wszystko już na ostro. Wszystko muszę kupić. I co, coś wam jeszcze pokażę. Poczekajcie chwilę. Jestem. Zamówiłem, słuchajcie, od My Friendów z AliAli. Znalazłem okazyjnie odpływ liniowy. Nie powiem wam, ile za niego zapłaciłem. No dobra, powiem wam, ile za niego zapłaciłem. $30. No dobra, na 3 tygodnie szedł. Zobaczcie, odpływ liniowy, fajny złoty. Dobra. Zobaczcie, złoty,
piękny odpływ. A może pokażę Wam na tle czarnej płytki, jak on by się prezentował. No zarąbiście, co? Dałem za niego 3 dychy. Uwierzcie mi, kuźwa, była jakaś mega promocja, więc nie bawiłem się. I zamówiłem ich 6 sztuk. Tak więc jakby ktoś chciał odkupić, oczywiście muszę na tym trochę przyciąć, ale sprzedam Wam je po 130. Będzie dobrze? Pamiętajcie, zapłaciłem podatki celne, cła i koszty przesyłki, więc dużo nie zarabiam. Jakby ktoś chciał, mam 80. Więc jak coś, to piszcie w komentarzach, piszcie na Patronite. Mogę Wam odsprzedać. I tak w sklepie czegoś takiego nie kupicie taniej niż 300, więc ja zarabiam, Wy oszczędzacie. O to tu chodzi wszystkim. Tak więc mam odpływ liniowy. To, że tamto kupiłem więcej, to mówię. Chciałem przydilować z moimi widzami, ale tak, dałem za niego 30 zł. Słuchajcie, plus minus tam jeszcze doszło mi, dobra, policzę 50 zł, dlatego że mówię, no tam cło doszło, jakieś tam FedExu, opłaty śmieszne i tak dalej, więc 50 zł. Taki odpływ. No nie ma szans taniej go kupić. Jest fajny, taki złoty, nie? Tak więc no to jest taki deal jeszcze tego tygodnia. Kochani, nie będę Was już tutaj zanudzał, bo ten filmik wyszedł w tym tygodniu już i tak bardzo, bardzo długi. Tak więc, no co, dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. No i za tydzień już jedziemy grubo, dlatego że za tydzień już będzie... A nie będę zdradzał. Wy i tak czekacie co piątek. Trzymajcie się, cześć!